z telefonu, bo właśnie się OBS wywalił bez żadnego powodu. Usunąłem, już kończę usuwanie migawek starych Timeshift. Dobra. Sprawdziliśmy jeszcze kreator. Rysync. Zgadza się. Jest dysk zaznaczony. Jak widzicie, to jest dysk właśnie na kopię Timeshift. Tak mam wszystko ustawione. A to sobie odznaczymy. Zobaczymy, co się stanie teraz. No dobra, to wydaje się wszystko dobrze, jest gotowe. Tworzymy pierwszą migawkę, zaraz zobaczymy, czy się powiedzie. Z drugiej beczki, zobaczcie, program do mierzenia temperatur podzespołów komputerowych działa jak należy. Akcelerator graficzny osiąga 50 stopni. Dobra. Ja się skupiam na tym, co najważniejsze. No. Powiem szczerze, jestem sam ciekawy, czy to coś da. Może wystarczyło tę opcję odznaczyć w ustawieniach o tej poczcie elektronicznej, ale nie wiadomo. U wielu ludzi widziałem po prostu na ich filmach, że oni mieli to też zaznaczone, więc... Nie wiem. Pierwszy raz się z czymś takim zderzam. Nagrywałem OBS-em, przed chwilą mi się OBS wywalił. No dobra, zrobiło. Przejdźmy. Patrzcie. Zrobiło. Tylko gdzie jest ta migawka? Czyli dalej jest to samo. Ekran jest włączony, wszystko jest dobrze, nie ma z niczym problemu. Ustawienia. Położenie, zgadza się. Harmonogram, zgadza się. Włączone, czyli wszystko działa. Jest, jest. O. No, czyli włączone, różne. Nie no, wszystko się zgadza. Wiecie co? Jeszcze raz. Filtry. Zobaczymy, co się stanie, jak zrobię tak. Zrobimy teraz otwórz. Jestem ciekaw, co się stanie. Wiecie, zawsze to człowiek się uczy. Tu tworzy migawkę, muzyki, wszystkiego. No dobra, anuluję to, bo już wiem, o co chodzi. Tu chodzi o to, że tu, jeżeli zaznaczymy tą opcję, to tworzymy cały katalog home i root. Więc ja zaznaczę sobie, żeby tego nie tworzyć. O, i tak jest dobrze zaznaczone. Typ ten, pomoc, co jest napisane w pomocy. A mamy napisane mniej więcej tak.
No to mi się wszystko tutaj działa dobrze. Według mnie jest wszystko dobrze, więc powinno działać dobrze. I utworzę jeszcze raz próbną. Zobaczcie, na dysku jest kurde 200 giga prawie. To powinno kurde dużo już. Te migawki powinny być tu widziane, a ich nie ma. To znaczy, że program jest dziabnięty w jakiś sposób. Skoro na forum czy Ubuntu, czy Manjaro, czy tam o tym samym, że to samo się dzieje. Więc to nie jest tylko u mnie, tylko to jest wszędzie zaczyna się. To jakaś wielka, masowa awaria mi się wydaje. To nawet nie powinno się w ogóle dziać, powiem wam szczerze. No, niby wszystko działa, niby wszystko dobrze, zaraz zobaczymy. Przecież tu jeszcze jest wchłuk miejsca. Więc nie uwierzę w taki bełkot, że tu się miejsce kończy. Widzicie, utworzyło migawkę. No. No i coś jest nie tak. Pierwszy, drugi. No i koniec. Ludzie, i koniec. I coś jest urwa nie tak. Przeglądaj. A jeżeli sobie weźmiemy tu, to mamy migawkę z tego dnia.